to jest 40 i tu jest sytuacja taka, że o, dzień dobry, Jolu. Słuchaj, Jola, to jest moja taka transmisja teraz z telefonu, bo nie mogę w ogóle z laptopa się w ogóle połączyć. I kombinuję tutaj, w jaki sposób mam tego live'a tutaj się przygotować. No, chciałem zrobić za parę dni. I teraz tak, z telefonu, na telefonie mam komentarze, czyli jest Jola, jest hodowca. Serdecznie Was witam. A myślałem, że może z komputera zrobię, ale nie mogę tego w ogóle zrobić. Uczę się w ogóle robienia live'a. No, trochę człowiek taki jest nieobeznany w tym temacie. Chciałem wcześniej zrobić, ale mi nie wyszło. Serdecznie Was witam, naprawdę super, że jesteście. Widzę w telefonie, że piszecie do mnie. Więc zadawajcie mi wszelkiego rodzaju pytania. Lumiak, Holand, dzień dobry. A ja właśnie piję kawkę. Piję kawkę, a ja właśnie robię takiego live'a niby z telefonu i niby z komputera. I się uczę w ogóle, jak to mam obsłużyć. Także takie moje dzisiaj takie jest. No takie coś jest dzisiaj w ogóle. Pogodę mamy bardzo brzydką za oknem. Jednym okiem patrzę się tutaj w komputer, bo wyobraźcie sobie, nie mogę na komputerze zrobić live'a. Fabi, jest obraz. Fabi, jest obraz, ale jest to teraz właśnie obraz z telefonu komórkowego. Na telefonie komórkowym jest obraz, mam właśnie Wasze komentarze, wyświetlają mi się, ale na komputerze, jak robię, to cały czas mam, jest kamera przekreślona, z tym, że kamera normalnie zawsze funkcjonuje mi w komputerze. Jak są inne jakieś spotkania, na przykład szkolne, gdzieś tam w szkole się spotykamy na żywo, to ta kamera w ogóle funkcjonuje. Ale jak wszedłem dzisiaj na YouTube, to kompletnie mam ją po prostu nieaktywną. Tomi 76. Hej przyjacielu, witaj Tomku, witaj Tomku. Wiem, że masz zarost taki sam jak ja, bo ja też jak miałem twoje lata, to zarost miałem bujny, a wąs mi szumiał, a żona zawsze mnie goniła, żebym tego wąsa zgolił, bo zawsze ją kułem. No teraz mam na starsze lata problem z głowy, no bo już ten taki wąs i broda słabo rośnie. Bastek, recyklin, no chłopie, też Cię bardzo serdecznie pozdrawiam, dziękuję, że wpadłeś do mnie i jak będę miał jakiś telewizor do rozebrania, to chętnie się skontaktuję z Tobą i będziemy rozbierać telewizory, jakieś miksery, bo moja małżonka ma takie różne produkty, także może jak kiedyś coś się zepsuje, to bardzo chętnie Ci podeślę taki do rozebrania, do golasa, taki produkt, wtedy zobaczymy, co w środku się znajduje, ile tego można z łomu wyciągnąć, czy jakichś tam kolorowych drucików. Kochani, pytajcie się, jest Mroszaner, no też serdecznie bardzo witam. Taki próbny mój live, w ogóle niezorganizowany kompletnie. Mam problem w ogóle z komputerem, żebyście wszyscy wiedzieli, dlaczego nie mogę w ogóle tego zrobić. Mam troszkę czasu, dosłownie 15 minut. Oliwier jest w szkole, pojechał dzisiaj pierwszy raz do szkoły po tak długim okresie czasu nieobecności. Żona pojechała na zakupy, a ja zacząłem szaleć w chałupie i robię właśnie live'a. Hodowca, nie ma problemu. Dziękuję w ogóle, że wpadłeś. Wszystkiego dobrego Ci życzę, pięknego dnia.
No i próbuję właśnie kombinować coś z tym komputerem. Patrzę właśnie, jest Leszek, siemanko Leszku, bardzo też Cię serdecznie witam. Ja bardzo się w ogóle cieszę, bo dużo osób przyszło na mój kanał właśnie z kanału Oliwiera, dzięki właśnie Oliwierowi. Bardzo dużo osób jest właśnie na moim kanale. No ten mój kanał, mój taki kanał, to na początku sam nie wiedziałem, jak się zorganizować do tego kanału, bo syn namówił mnie, żeby ten kanał właśnie prowadzić. Tadeusz Kasprzak, cześć Tadziu, cześć Niezależne Dziennikarstwo Śledcze. Sympatyczny przyjacielu, również Cię bardzo witam ze Szczecina. Na pewno w Szczecinie jest elegancka pogoda, u nas niestety śnieg i minus 3 stopnie. Limak Holandia, pozdrawiam serdecznie Oliwiera, dziękuję, przekażę mu to. Sytuacja jest taka, że pierwszy dzień tak dzisiaj poszedł po tym wolnym, długim, nie chciało mu się w ogóle bardzo iść, praktycznie w nocy nie mógł spać, bo bardzo się stresował. No i powiem Wam dzisiaj taki dowcip, fakt autentyczny, żebyście się śmiali, bo ja z moim synem to tak zawsze sobie żartuję. Siedzę sobie w domu, a on do mnie wysyła SMS-a ze szkoły, no i pisze do mnie tak: tato, a jaka jest teraz lekcja? Cześć Ela w biegu, pozdrawiam w nowym roku, najlepszego dla Was, Oli, będzie dobrze, jest dobrze, coraz lepiej. No i Oliwier mnie się pyta: tato, jaka jest lekcja? No to teraz sobie wyobraźcie, on jest w szkole, a ja jestem w domu. Ja mu piszę tak: synu, nie wiem. A on mi odpisuje SMS-a: tato, ale ja też nie wiem. No i słuchajcie, no i to jest taki dylemat. Sobie wyobraźcie, jak się właśnie z chłopakami, teraz z młodzieżą właśnie rozmawia. No w końcu do mnie pisze, dobrze, on już wie, jaka jest lekcja, także taki oczywiście żarcik musiał być. No to także my tak zawsze wesoło, wesoło się bawimy. Tomku, dziękuję. No to Oliwier, no sami żeście go poznali. No jest wesoły chłopak. Wesoły chłopak jest, no fajny. Ja jestem bardzo z nim zadowolony. Z niego bardzo jestem z nim zżyty, jako ojciec z synem. I po prostu cały czas coś robimy, cały czas walczymy. Ja zawsze obserwowałem, jak on ten kanał prowadzi. Ja tylko patrzyłem z boku. No i w końcu, tak jak właśnie wcześniej powiedziałem, namówił mnie, żeby taki kanał otworzyć. Więc robię taką cały czas serię. Dziękuję Tomku, bardzo, bardzo dziękuję. Robię właśnie taką serię, że opowiadam na razie o takich moich przeżyciach z lat tych młodości, różnego rodzaju sporty, zabawy, w co żeśmy się bawili, co było, co żeśmy zbierali. Mam przygotowane jeszcze takie 3 odcinki. Szybko uciekają mi komentarze. Skąd ja to znam? Sorki, muszę ulecieć. To Tadziu, pewnie, spokojnie, spokojnie. Jolasia, witam w nowym roku, najlepszego pozdrowienia dla Oliwiera i niestety muszę zmykać. Dziękuję w ogóle, że jesteś, fajnie, naprawdę dziękuję serdecznie, że jesteście wszyscy ze mną. Jest 7 osób na live, dla mnie to jest naprawdę bardzo dużo. No ale jeszcze co do tych moich jeszcze filmów, jeszcze jak poopowiadam z tej serii Pitu Pitu, to chciałbym coś jeszcze innego porobić. Ja poproszę vlogi z serii Powrót do przeszłości, są super. No bardzo mnie to cieszy. Dobrze, że Pana namówił. Ja mam na imię Darek. Proszę mi zawsze mówić Darek, bo ja jedna moja taka jest rzecz, że ja mam sklerozę już do imion i bardzo często w komentarzach ja piszę do kogoś, już ta osoba do mnie pisze, a ja zamiast do niego napisać Marek, to napiszę Jarek, albo zamiast Zbyszek, to napiszę Krzysiek i ja jeszcze się z tymi imionami jeszcze gubię. No niestety wolniej mózgownica mi już pracuje, no i niestety tak to właśnie wygląda. Do miłego Elu, dziękuję w realu. Wszystkiego dobrego, dzięki serdeczne, że wpadłaś,
Fabi, Fabi, również Ci dziękuję, że jesteście. Jak macie jakieś pytania, szybko pytajcie się, bo jeszcze chwileczkę to będę kończył tego live'a, bo chciałem zrobić z komputera, niestety nie potrafię z tego komputera zrobić, mam jakieś problemy. No tutaj Mroszanel z imionami, to ja mam problem z pamięcią tyle osób, ale słuchajcie, wiecie kiedy będzie problem z pamięcią? Ja już Wam powiem, kiedy będzie z pamięcią problem. Jeżeli budzisz się rano w łóżku i patrzysz się na swoją małżonkę i patrzysz i mówisz do niej tak: przepraszam bardzo panią, ale skąd my się znamy? To sobie teraz wyobraźcie, że to wtedy będzie ten sygnał, że już my tej pamięci dobrej nie mamy. Także tak to wygląda sytuacja. No kochani, jeszcze pytajcie się, jak ja tak miałem w niedzielę o 5 rano. No ja jak wstaję o 4 rano, to też najlepiej bym jeszcze się położył i tak do 10 pospał, bo Fabi, ja mam Darek na imię, proszę mi mówić po imieniu. Proszę mi mówić po imieniu, bo tutaj jesteśmy normalnie jedną wielką rodziną i tutaj nie ma o czym w ogóle rozmawiać, że będziemy sobie panować. Każdy jest, my jesteśmy wszyscy kochani równi. Powiem Wam jeszcze jedną taką historię z życia wziętą, bo jak teraz ja już się czuję w takim wieku, że no niestety uprawiałem kiedyś kolarstwo, bardzo dużo jeździłem. Gorzej jak będzie to po jakiejś imprezie, no po imprezie to te, no to jeszcze w ogóle będzie jeszcze gorzej. No, były takie różne w życiu sytuacje. Człowiek w ogóle jak przeżyje jakieś tam swoje lata, wiele, wiele sytuacji przeżył w życiu, lepszych, gorszych, i także te takie nastroje i psychiczne i rodzinne są różne, ale to jak u każdego, czasami się człowiek pokłóci, nie pokłóci, uśmiechnie, także życie jest takie dosyć złożone, nie ma nigdy takiej fajnej cały czas przyjemności, zawsze są jakieś problemy, jakieś takie dylematy, jak to wszystko rozwiązać, czy wyprostować, no różne są rzeczy w życiu. Ale chciałem jeszcze, o i uciekł mi temat, widzicie, mam pamięć bardzo słabą, bardzo słabą pamięć. No Leszek właśnie pisał, że to będzie jakiejś imprezie, no to, ach, w ogóle, no to po imprezie, no to ile tych człowiek imprez w życiu miał, no to miał, no to ja święty nigdy nie byłem, no bo teraz się zrobiłem taki bardziej już święty, bo już tak, to mnie tu mnie szczyka, tam mnie boli, tu mnie łamie i tuż mi się nie chce, ale kiedyś jak człowiek był taki młody, to zawsze gdzieś tam lubiał sobie imprezować, jeszcze jak za kawalera był, no to wszystkie dyskoteki musiał przelecieć w Wieleniej Górze, gdzie co fajnego grają, później była moda na tak zwane dancingi, a nie daj Boże, jak już na dancingu był striptease, to już się siedziało na tym dancingu do oporu, do bólu, aż człowiek musiał taryfą przyjeżdżać do domu, ale to było wszystko coś takiego, że to były te lata młodości, jeszcze zanim się człowiek jeszcze ożenił, to tak właśnie imprezował. Później jak już człowiek jest już żonaty, no to troszeczkę to też inaczej wygląda, mniej się już chodzi na te imprezy, a nie daj Boże, jak już koledzy zaczną wyciągać na te imprezy, no to wiadomo, że to może się różnie skończyć, no i małżonka będzie krzywo patrzeć, no ale jeszcze jak się ma dzieci, no to też są już obowiązki, wszystko odchodzi na bok. Damian, witam, trochę niefortunnie w poniedziałek, ten live, co nie. No właśnie, Damian, mistrzu akordeonu, no to podziwiam Ciebie, chłopie, bo ahoj, Janku, ahoj, cześć Janku, patrzę w komentarzach, teraz nie wiem, czy Ty przyszedłeś, czy już odchodzisz. Także witaj Janku, bo wiem, że byłeś, próbowałem tego live'a, Damian, próbowałem live'a zrobić z komputera, ale tego nie udało mi się zrobić, bo była sytuacja taka, że było mnie słychać, ale nie było mnie widać. No ja wiem, że ja mam twarz kryminalisty i jestem niefotogeniczny i mi się wydaje, że chyba kamera nie przyjęła mi tego obrazu w pikselach. Także tutaj
Teraz robię live'a z telefonu i widzicie mnie na telefonie, ale myślałem, że się zobaczę teraz w komputerze i dalej się nie widzę w tym komputerze. Jest Paulus, Paulus, historia, cześć. I tutaj znowu Paulus, na imię masz chyba Paweł. Paweł, tak dobrze mówię, Paweł? Bo ja mówię, że mam sklerozę. Przybywa mi właśnie bardzo dużo osób, które mnie ogląda. I te imiona zaczy... Tak, Paulus, tak. I dziękuję, że mi przypomniałeś. I te imiona cały czas mi uciekają. No, ja w szkole zawsze miałem problem właśnie z takimi imionami. Do dzisiaj nie pamiętam numerów telefonów, nie pamiętam adresów. Jak sobie nie zapiszę, to po prostu nie pamiętam. Leszek się pyta, co z kolarstwem. No to jeżeli chodzi o kolarstwo, no to powiem, że uprawiałem kolarstwo. Zacząłem, kiedyś było kolarstwo niezawodowe, czyli tak zwana amatorszczyzna. No i zacząłem jeździć w klubie MZKS Karkonosze w Jeleniej Górze. I tutaj jeździłem od 1974 roku jako młody chłopak, mając lat już 13. Zacząłem pierwsze treningi kolarstwa w Jeleniej Górze. No nie było tak jak dzisiaj, że teraz kolarz to ma odpowiedni sprzęt, odpowiedni ubiór, ma po jakimś tam, załóżmy po jakichś ćwiczeniach, ma prysznic, dostęp do prysznicu, żeby się mógł umyć, ma dostęp do wszelkiego rodzaju sprzętu, do pompki, do bidonu, do odpowiedniego siodełka, do odpowiednich przerzutek, wszystko ma teraz. A ja zaczynałem, to było tak zwany Spartan, czyli myśmy zaczęli uprawiać to kolarstwo na bardzo takich prymitywnych rowerach, gdzie moim marzeniem było mieć, o widzicie, skleroza. Skleroza mnie dopadła, to był taki Jaguar, o. Moim marzeniem było mieć rower Jaguar, który na tamte lata ważył 6 kg. I to nie były takie te rowery, myśmy mieli jakieś takie rowery składane, klubowe, że załóżmy koła od innego roweru, przerzutki od innego roweru i wszystko było takie, wszystko takie były Wigry 3. No Wigry 3 to też jest inna historia, później mogę też Wam opowiedzieć na temat Wigry 3. Ale szybciutko jeszcze o tym kolarstwie. Nie miałem żadnego sprzętu, jeździliśmy po 30-40 km dziennie. Robiliśmy trening, wracaliśmy z powrotem na ten stadion, do tego naszego klubu. Dziękujemy, do widzenia. Szło się do domu i w domu dopiero trzeba było się umyć, bo takie były realia. Nie było wtedy oponodętek. Jedna pompka na dwóch kolarzy była, taka jest prawda. No i była sytuacja taka, że mieliśmy, załóżmy, z Jeleniej Góry jechaliśmy do Bolkowa 30 km. Tam mieliśmy się zameldować u takiego specjalnego wysłannika, który tam mieszkał. Odnotowywał nam czas, wracaliśmy z powrotem i tak wyglądał trening. Rzadko się chodziło na siłownię i taki był Spartan. Jeździłem w kolarstwie do 80. dokładnie drugiego roku, gdzie później wzięto mnie do wojska. Ja nie paliłem, jeździłem, ćwiczyłem, osiągałem pewne wyniki, ale niestety zdrowie później mi nie dopisało. Temat kolarstwa tak szybciutko Wam opowiedziałem. Ja to jakimś pelikanem, składakiem pomykałem. Dobra, Wigry 3, Wigry 3, słuchajcie. No, Wigry 3 w latach 80. to było wielki sukces mieć w ogóle zdobyć. Ja, jak skończyłem swoją szkołę, to technikum moje, to przyjąłem się do zakładu takiego rolnego, jako zootechnik, żeby, przepraszam, wróćmy, to już było po wojsku, to był 84 rok, przepraszam, 84 rok, wyszedłem już z wojska, no i podjąłem pracę jako zootechnik, w takiej miejscowości jak Barcinek koło Jeleniej Góry i tam pracowałem jako zootechnik. No i ja nie miałem samochodu, to było moje w ogóle marzenie, żeby mieć samochód, jakiegoś malucha nawet, ale była taka sytuacja, że był do dyspozycji żuk,
w tym gospodarstwie. To był taki PGR. Tam było ponad 300 sztuk bydła, bardzo dużo trzody chlewnej. No i ten żuk zawsze był dysponowany, a to tam jechali, to tam jechali, to dyrektor się woził na lewo, na prawo, to na jakieś imprezy jeździł, bo to chlali wódę, jak wszyscy wiadomo, jak to było. Karlika, dobrze pamiętam, Karlika 21, Karlika też miałem, mocny bagażnik, tak, zgadza się. No i sobie wyobraźcie, że ja jako zootechnik, dzisiaj jest to nie do pomyślenia, z Jeleniej Góry jechałem na rowerze do tego Barcinka. Zobaczcie sobie nawet na mapie, jaki to jest odcinek, prawie ponad 25 km. Ja do roboty jechałem na rowerze. I najlepsze były takie historie, jak zawsze taki był kierownik tego PGR-u, zawsze nawalony jak Messerschmitt, zawsze trzeba było go wozić, dlatego ten żuk zawsze był dysponowany w inną stronę. Cześć Michałku, bardzo Cię serdecznie witam. Jest Rafał Hejka, pozdro przyjacielu. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Namierzamy teraz Wigry 3 i moją jazdę do tej roboty. I na tych Wigrach 3 zasuwałem do tej roboty, potem do domu. Nie było telefonów komórkowych, ja nie miałem, czy ja mam wolny dzień dzisiaj? Nie, ja dzisiaj mam wolne, ja na 14 do roboty, a wolne mam od Oliwiera i mam wolne od żony. Dlatego zrobiłem krótkiego live'a. Do roboty idę, także do emerytury zostało mi jeszcze trochę, muszę jeszcze pośmigać. No i do tym rowerkiem jeździłem do tego PGR-u. A była też taka sytuacja bardzo często, że jak już byłem w domu, no to wiedziałem, że na przykład trzeba się, że krowy będą się cielić, no to ja na tym rowerku zasuwałem o 3 rano, na przykład tym rowerkiem, bo krowy się cieliły, ja musiałem tam być obecny. Nie było telefonów komórkowych, nie było telefonu stacjonarnego, było brak kontaktu w ogóle z zakładem pracy. No to był taki Spartan, no tragedia. Dzisiaj to przypuszczam, że nikt by w ogóle tam nie pracował, nie chciałby pracować w takich warunkach, a jeżeli chodzi w ogóle o te PGR-y, to już jest następna inna historia. Trzeba byłoby opowiadać o mojej pracy jako zootechnika, bo zawsze jak patrzę na to mleko teraz, jak się kupuje w kartonach, jest mleko 1,5%, 2,5%, 3,5%. No wyobraźcie sobie, że kiedyś jak stało na przykład 200 krów w oborze i wszystkie, nie wszystkie się oczywiście doiło, ale większość, zlewało się do jednego potężnego zbiornika i później w ten sam dzień ten zbiornik żeśmy wieźli do takiej rozlewni mleka i tam takie były czasy komunistyczne i w tamtym czasie jechało się do tej pani, która przyjmowała to mleko, no i ona mówiła tak, chodziło o procent tłuszczu, bo im lepszy procent tłuszczu. Siergiej, witajcie, ciekawe, dobre opowiadanie, miło Cię słuchać, szybko mi mignęło. Siergiej, serdecznie Cię witam, naprawdę szybko mi to mignęło. Ale chyba pierwszy raz widzę Cię na moim kanale, także bardzo się cieszę, że jesteś. No i jeżeli chodziło, im większy procent tłuszczu w mleku, to dane gospodarstwo rolne otrzymywało większe profity. To chodziło o jakieś mieszanki, prefiksy, jakieś solanki, tak, żeby dokarmiać te zwierzęta. No i zawsze ta pani, która przyjmowała ode mnie to mleko, to najpierw przed zlaniem tego mleka do odpowiednich cystern, to robiła mi zapotrzebowanie, co ja mam jej przywieźć. I na przykład trzy jakieś tam worki odżywki dla świni, jakieś 5 worków ziarna dla jej prywatnych kur, albo coś tam trzeba było, jakieś solanki przywieźć, no to wtedy ja robiłem takie zamówienie, co trzeba jej przywieźć, no to ona mi od razu pisała, że mleko jest 3,5% eleganckie, bez mierzenia w ogóle procentowości. Następnym razem ja przyjeżdżałem, oczywiście brało się to z magazynów PGR-u, takie to były czasy paskudne, i jej się to wiozło,
i ona wtedy elegancko wszystko pisała tak jak należy. I tak to wszystko w tych pegerach funkcjonowało. Już nie wspomnę o tym, że jak na przykład tak zwane kople, czy ewentualnie na pastwisku krowy się pasły, to na przykład jak stało 150 sztuk bydła, to pracownicy, którzy pracowali w tym PGR-ze, również dopychali swoje własne krowy do tego stada i przy okazji te krowy ich były również odpowiednio karmione. Także to wszystko tak się kręciło, kręciło się w dziwny sposób i później lata, koniec lat tych 80. właśnie były likwidowane te gospodarstwa rolne. No tak, Janku, no mleko, jak ja piję to mleko, no to w kartonach to już w ogóle, bo to jest mleko pasteryzowane. I o, kochani, Oliwier do mnie pisze tak. Dostałem SMS-a, ten ptaszek fik, 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 oczywiście Oliwier znowu wesołek, pisze mi, tato, jaka teraz jest lekcja. No to sobie wyobraźcie, jaki mój syn jest żartowniś. No to co ja mam mu powiedzieć, jaka jest lekcja? Ja nie wiem, jaka jest lekcja, no jakąś tam ma lekcję. No i tak to wygląda. Żartowniś co chwilę do mnie pisze, jaka jest lekcja. Patrzę w komputer, myślę, że, ale też się nie widzę kompletnie. Premiera trwa. Ja już sobie szybko tutaj zobaczę. Ojejku, jak to się to w ogóle robi tutaj? No mam problem z tym komputerem. Premiera trwa. Chciałem zobaczyć. Kochani, ja przepraszam, że przestałem na chwileczkę mówić, bo tutaj patrzę jeszcze w komputer. Nie mogę tego komputera ogarnąć kompletnie. Premiera trwa. Opcje. Edytuj, pobierz, usuń. No, mam problem z tym, Dodaj, edytuj. No, ale dobra, później sobie zobaczę. Mam genia, Oli, no, nos do książki, ha, no. Geniu, Oliwier jest w szkole, a tato walczy, jeszcze 3 minutki, walczy z komputerem, walczy z live'em, serdecznie was witam, wszystkich serdecznie, naprawdę jestem pomocnym. On nie patrzy, czy ktoś ma lat 15, czy ma lat tam 60, czy 50, on chce zawsze być dla każdego w porządku, każdemu odpisać, każdemu coś tam jak może doradzić. Zawsze stara się być chłopakiem takim w porządku. Wiadomo, że nie wszystkich codziennie on skomentuje, bo też chodzi do szkoły, ma lekcje, inne ma zajęcia. Nie siedzi cały czas na komputerze, ale było bardzo dużo właśnie takich osób, bo on jak zobaczy, że ktoś coś fajnego robi, bardzo... bardzo chętnie robi na swojej społeczności dane kanały, pokazuje, poleca, że taki dany kanał, załóżmy, jest taki kanał jest właśnie godny polecenia. No to no taki, no ma, jest takim chłopakiem naprawdę otwartym, no ale żeby stare chłopy tak do takiego dzieciaka tak pisać. No ja to wszystko polikwidowałem razem z Oliwierem, polikwidowaliśmy, poblokowaliśmy te kanały, no ale no przykro mu się bardzo zrobiło, także dostaje czasami na tym YouTubie takie właśnie kopy dostaje od starszych właśnie osób. Damian, wiem, mnie też dodał kiedyś. Tak, on stara się każdego docenić. Jest Andrzej H. Siemka, ale nie mogę teraz oglądać. Andrzejku, wszystkiego dobrego, ja wiem. Każdy ma swoje ten... Ja już przedłużyłem, kochani, live'a. Minutka do za 15. Patrzę, jeszcze... Dobra, jeszcze 3 minutki i ja kończę. Pytanka jakieś macie jeszcze? Proszę, pytajcie się. Miło marszu pogrzebowym, Oliwier. Oliwier jest super chłopak, twórczy. Rafał, bardzo dziękuję.
Naprawdę jesteście wspaniali, wspaniali, bo widzę, że jak ja was odwiedzam, no to naprawdę grono jest naprawdę bardzo sympatyczne. To jest. Darku, jakieś plany na odcinki miałeś? Powiedz. Tak, mam przygotowane następne już odcinki. Rafał, znam go przecież 1,5 roku. No to super, super, bardzo się cieszę. Czyli jesteście stare już brachy, znacie się bardzo dobrze. Okej, Limak, jak masz na imię, tylko mi napisz. Limak, Limak Honat. Okej, ja muszę kończyć. Tylko jak masz na imię, żebym wiedział, jak się z tobą mam pożegnać. Odcinki. Mam przygotowany odcinek o zbieractwie, czyli to, co za modu ja zbierałem. Kamil. Bardzo mi miło, Kamil. Ja mam na imię Darek, zawsze, jak piszecie, to piszcie Kamil, żebym ja potem załapał, kto jak ma na imię. Oliwia to szalona głowa, jego pomysły mnie zaskakują. Tak, musiałbyś, Damian, zobaczyć jego konstrukcję z Lego, cofnąć się rok do tyłu na jego kanale, to zobaczyłbyś jego konstrukcję, startował. Muszę wam powiedzieć, że teraz mamy w 2000 roku, startował do Master Lego, muszę wam powiedzieć, i przeszedł wszystkie etapy do Master Lego, który była pierwsza emisja w 2020 roku w listopadzie. Jeździliśmy na wszelkiego rodzaju spotkania. Czytam. Dobrze, dobrze, Janku, spokojnie. Róbcie to, co potrzeba. Dziękuję wszystkim, że byliście. Kto musi uciekać, niech ucieka. Ja tylko jeszcze dopowiem, że była taka właśnie sytuacja, że w pierwszym wydaniu Master Lego, no niestety, postawiono na dorosłe medialne osoby, które są znane jako celebryci. I takie osoby jak Oliwier i inne osoby nie dostały się, ale jedyną taką rzeczą, która została mu wynagrodzona, to w pierwszej serii, w pierwszej edycji Oliwier budował makiety tam miasta. Były tam takie makiety miasta i on tam właśnie uczestniczył. I moje właśnie tylko jeszcze takie przyszłe filmy to będzie o moim zbieractwie, co tam zbierałem, o naszych zabawach, co żeśmy się bawili. Następne jakieś takie filmy będę jeszcze coś tam jeszcze opowiadał, w zależności co jeszcze będziecie chcieli. Rafał, uciekasz, fajnie, że byłeś, dziękuję ci serdecznie. Kochani, ja kończę, dziękuję za obecność, że jesteście ze mną, ja też już uciekam i dziękuję, do miłego usłyszenia. Jutro wrzucę film, jakiś tam wrzucę, który mam już nagrany i coś takiego będzie. Szkoda, że nie mogłem tego zrobić z komputera. No, miałem wielki problem, co z tym mam zrobić, ale no bardzo szkoda. Bardzo szkoda, nawet patrzę jeszcze szybciutko na ten komputer. Może coś mi się wyświetli. No ale nie mogę, nic nie widzę. Kamila 0785, serdecznie witam. Dziękuję, że jesteś na live, że też mnie odwiedzasz. 36 minut już rozmawiam. Zosia, pozdrawiam cieplutko całą rodzinkę. Dziękuję za pozdrowienia. Jesteśmy już zdrowi. Były problemy zdrowotne, były. Małżonka chorowała, Oliwier chorował. No ja, mi się udało, akurat mi się udało, bo byłem szczepiony wcześniej. Także jakoś tak się obroniłem przed tym właśnie wirusem. No ale nikomu nie życzę, żeby przeżywał takie historie, że naprawdę jest ciężko, bo dużo ludzi, no różnie, niektórzy nie wierzą w te sprawy. No dopiero ja, można powiedzieć, że ludzie zaczynają wierzyć, jak to przechorują, jak zobaczą w rodzinie, jak to się dzieje. Szkoda, że nie zdążyłem. Oj, szkoda, że nie zdążyłem. Ale Jarku jesteś. Cześć, Jareczku, witam cię serdecznie. Również przyjaciela mojego Oliwiera. Jesteś też również moim rówieśnikiem. A co najważniejsze, to jesteśmy związani biskupcem Jarku Reszelskim.
Zgadza się, panie Jarku? Jesteśmy związani z biskupcem Reszelskim i tam to dopiero były fajne historie w biskupcu Reszelskim. Też godzinami by opowiadał i różne historie, ale ja jeszcze... Aha, Jarku, powiedz mi, jeżeli jesteś, dlaczego ja nie mam przez komputer, kamera mi nie działa. Jest tylko głos, a nie mam, po prostu nie mam obrazu. Może ty mi, Jarku, podpowiesz, dlaczego tak się dzieje. Kamera u mnie normalnie funkcjonuje, wszystko jest popodłączane. Na innych jakichś spotkaniach, jak gdzieś uczestniczę, to funkcjonuje, ale na YouTubie nie funkcjonuje. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia zielonego. Jeżeli jest Jarek, ty gawędziarz jesteś. Tak, ja jestem gawędziarz. Moja żona to ma mnie dosyć. A nie daj Boże jeszcze, jak się napije upiększacza, a nie daj Boże, jak się jeszcze w gronie spotkamy, zaczniemy śpiewać, to najlepiej klękajcie narody, wszyscy idźcie już do domu, a my będziemy dalej siedzieć pod wiatą i będziemy mamrotać i gadać. No taki mam charakter, taki się urodziłem. No nie wiem, dlaczego tak to jest. No oczywiście towarzysze broni. Tak, Jarku, towarzysze broni. A Jareczku, jak się wchodziło do jednostki wojskowej, była brama, po prawej było biuro przepustek i następnie na wprost była stołówka żołnierska, tak na wprost. I jak jest stołówka żołnierska, to tam też była taka poczta. Ja chodziłem tam dzwonić do rodziny od czasu do czasu, ale po prawej stronie był taki budynek i ja byłem powinno ci wyjść udostępnienie ekranu z kamerki. Powinno ci wyjść udostępnienie. No właśnie, będę próbował. Ja właśnie byłem na pierwszym piętrze w tym po prawej stronie budynku w biskupcu Reszelskim. Byłem tam pół roku, walczyłem na, jeździłem na jezioro Dadaj. Tam żeśmy też robili cuda różnego rodzaju. No nie wiem, zobaczymy co z tą kamerką. Panel, komentarze, nic tu nie widzę, nic się nie dzieje, spokój, cisza, komputer martwy, dobra, serdecznie dziękuję, ja uciekam, zamykam live'a, naprawdę szacunek, dziękuję, że poświęciliście mi trochę czasu, 40 minut i tak za długo, ja was zanudziłem po prostu. Miłego, Janku, miłego, Jolu, Jarku, Zosiu, wszystkim wam życzę wszystkiego najlepszego. Kogoś jak pominąłem, to przepraszam, jesteście wspaniali. Michał, do miłego, dziękuję, ja już się wyłączam, uciekam. Damian, cześć, ja właśnie już wyłączam kamerkę. Opsa! Co tutaj? Z telefonu, teraz tak, na żywo. Muszę to teraz wyłączyć. Jak się to wyłącza? Jak to się wyłącza? Tutaj chyba cyk. Czy na pewno chcesz przerwać transmisję? Ok.